polscy fachowcy usiedli, zebrali się w Suomilato, to takim niezwykłym miejscu w Finlandii, gdzie rodziły się kapitalne pomysły powszechnego sportu i wymyślili sport. Sport, który jest dla wszystkich ludzi, to jest najważniejsze. Dla młodych, dla starych, dla zniedołężniałych i dla tych, którzy są po prostu doskonale przygotowani sportowo. Więc spektrum jest all sportowe, czyli jakbyśmy powiedzieli po naszemu dla wszystkich, dla wszystkich. Pierwsza dotacja z Urzędu Miasta na promowanie Nordic Walking wśród gdyńskich seniorów. Przeszkoliliśmy wtedy z instruktorami około 325 osób. To były zajęcia 10-godzinne, takie spotkania 3-miesięczne, one się powtarzały w cyklach. Dla każdego, dla chorego, dla zdrowego, dla prostego, dla krzywego, 99 lat i więcej też się mieści w tych granicach. Dlatego ten sport. Interesowałem się w tym sporcie tak, że poszedłem na bulwar, na spacer, taki bez kików i spotkałem dwie dziewczyny. Była to prawdopodobnie mama z córką. I wtedy zapytałem się, jaki to jest sport dokładnie i oni powiedzieli mi, że to są kiki Nordic Walking. Zważywszy, że to 97 rok minionego stulecia, kiedy powstał Nordic Walking, to zaledwie 14 lat, kiedy istnieje na świecie. A tak dużo już się udało przy pomocy tej prostej dyscypliny działać. Mało osób wie o tym, że jeżeli chcemy spalać tkankę tłuszczową, to trening powinien odbywać się w tempie umiarkowanym, czyli jest pewien wzór, według którego należałoby chodzić w pewnej strefie treningu, tak? I jeżeli to tempo jest umiarkowane, natomiast trening jest wydłużony w czasie, to mamy pewność, że po prostu spalamy tkankę tłuszczową. Natomiast jeżeli ktoś przesadza z intensywnością, ponieważ wydaje mu się, że schudnie więcej, to się myli, ponieważ przy zwiększonej intensywności po prostu bardziej pracujemy nad kondycją niż nad spalaniem tkanki tłuszczowej. I jeżeli chcemy spalać tkankę tłuszczową, to przynajmniej ten trening nie powinien być krótszy niż godzinę. Wszyscy myśleli, że to jednak będą seniorzy. I chodząc po bulwarze, myśmy mieli godziny poranne takich zajęć, to rzeczywiście spotykaliśmy seniorów. Potem nagle był wielki boom w ogóle w Polsce na Nordic. To się jakoś bardzo szybko rozwinęło, niemonitorowany. I już z takich zwykłych zajęć od razu wszyscy przeszli na ściganie, czyli na zawody. Niby prozdrowotne, ale jednak zawody, jednak adrenalina, grupy wiekowe cały czas. No i właśnie te zawody, te spotkania takie pokazały mi też w jakiś sposób, że to nie tylko raz do roku, raz na pół roku, raz na 3 miesiące. Można to zrobić częściej i bardzo chętnie już od zeszłego roku, od 3 bodajże marca chodzimy w środę o 19 przy kontraście, mamy spotkania i to trwa. Mieliśmy 2 tygodnie urlopu właśnie z Krzysztofem, z którym normalnie prowadzę zajęcia, tylko w grudniu. Więc mróz nie mróz jesteśmy. Nordic został obudowany wszelkiego rodzaju modami, więc trzeba mieć odpowiednie buty, odpowiednie ubranie, odpowiednie, prawda, zegarki kontrolujące pracę serca i tak dalej, i tak dalej. Czyli po prostu powstał cały wielki przemysł.
Przede wszystkim no, najważniejsze są kijki i dlatego warto zainwestować kijki, ponieważ jeżeli już raz kupimy kije profesjonalne, to one posłużyć powinny nam do końca życia. Taki kijek profesjonalny do Nordic Walking zbudowany jest z rękojeści, zbudowany jest z pasków, które odpowiednio powinny być dopasowane do dłoni, z trzonka i z grotu i oczywiście każda para zaopatrzona jest w gumowe buciki, jeżeli decydujemy się chodzić na przykład po asfalcie. Natomiast chodząc po bardzo miękkiej nawierzchni typu las, bądź łąka, bądź plaża, musimy pamiętać, aby te buciki ściągnąć. To jest właściwie sprzęt, w który należałoby zainwestować. Również uważam, że powinno się zainwestować w dobre buty. Buty powinny być troszeczkę większe niż normalny rozmiar, czyli przynajmniej o 1 cm, aby nie robiły się odciski, aby po prostu nic nie uwierało. W związku z czym uważam, że to są dwie takie rzeczy, w które należałoby zainwestować. W Polsce już w tej chwili chodzi około 1 000 000 ludzi z kijkami, a prognozy mówią, że będzie chodziło od 3 do 5 milionów. Co jest niezwykle ważną informacją, szczególnie dla gestorów bazy noclegowej, dla gestorów bazy, w którym są ośrodki spa, dla gestorów, którzy mają różnego rodzaju ośrodki rehabilitacyjne, bo okazało się, że ten Nordic Walking z uwagi na swoją szerokość, na spektrum oddziaływania jest dobry i dla cukrzyków, jest dobry dla tych, którzy mają kłopoty z sercem, czyli dla osób obciążonych kardiologicznie. Jest również dobry dla tych, którzy w dzierżążnie kiedyś, a teraz w Kościerzynie się leczą, czyli dla osób z różnego rodzaju defektami rehabilitacyjnymi, które trzeba po prostu poprawić. Wszyscy, którzy tutaj przyjeżdżają, to dostrzegają walory tego, co u nas jest naturalne. No, dajmy na to Finowie, którzy wydawałoby się mają mnóstwo lasów, przyjeżdżają, jakie macie cudowne gruntowe drogi, kto je robił, prawda? One są tutaj, jak wiemy, historyczne, mają ponad 100, 200 czy 150, 200 lat i one są w doskonałej formie. Lasy Państwowe utrzymują te drogi no, w takiej właśnie kondycji, która pozwala entuzjastom kijków chodzić po tych drogach. Jak najlepiej zacząć tą swoją przygodę z Nordic Walkingiem? Przede wszystkim należałoby skontaktować się z instruktorem, ponieważ no, należy nauczyć się już od samego początku dobrze chodzić. Te osoby, które najczęściej widujemy na ulicach, to są osoby, które tak naprawdę nie mają pojęcia o prawidłowej technice i jeżeli nie idą prawidłowo technicznie, to automatycznie nie angażują wszystkich mięśni do pracy, a tutaj na tym polega, żeby jednak całe ciało pracowało podczas maszerowania. Także przede wszystkim zachęcam do tego, jeżeli ktoś jest zdecydowany na to, aby nauczyć się chodzić, żeby zgłosić się po prostu albo do nas, do Polskiej Federacji Nordic Walking, albo po prostu poszukać sobie na stronie internetowej instruktora wykwalifikowanego, który po prostu pokaże technikę chodzenia. Głównym celem jako trenera Nordic Walking jest jednak, może brzydko powiem, ale wyciągnięcie ludzi z domu. Dla mnie już wielkim sukcesem jest to, że ktoś przyjdzie na te zajęcia. W
ten sport jest lepszy dlatego, że uważam, że to jest między innymi z ruchem, a z ruchem dobrze mieć zawsze dużo do czynienia, bo wtedy i mięśnie są, wyrabiają się lepiej i wszystko wiadomo. Człowiek bardziej jest, jodu trochę nawdycha i jest po prostu taki, że lepiej się czuje.